Zmiana uchwały nr 48 przez 628 przez 12 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 czerwca 2012 w sprawie określenia stawki dotacji przedmiotowej dla zarządu cmentarzy komunalnych w Krakowie na prace remontowo-konserwatorskie przy zabytkowych grobach i pomnikach na cmentarzu Rakowickim i starym cmentarzu Podgórskim oraz konstrukcję nagrobków żołnierzy polskich na cmentarzu Rakowickim przy ulicy Brandoty według protokołu typowania w roku 2020. Bardzo proszę, taki długi tekst, że nie jest. A pieniędzy nie wiemy. Bardzo proszę. Panie Dyrektorze. Chciałam przedstawić projekt zmiany uchwały, który dotyczy kilku punktów. Zmieniamy stawkę dotacji w dwóch miejscach, gdyż w wyniku przetargu pozostaliśmy niższe kwoty. Zamiast za to dostaliśmy na dodatkowe pieniądze na renowację przed innym zamiast. I zgodnie z ustawą o finansach, żebyśmy mogli wydać te pieniądze, konieczne jest podjęcie tej uchwały określającej stawkę dotacji przedmiotowej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z pań, panów radnych chciałbym zabrać głos? Nie widzę. Stwierdzam, że radna była pierwsze czytanie projektu i zgodnie z paragrafem 36 ust. 3 Statutu Miasta Krakowa określa. Jest prośba o odstąpienie od drugiego czytania. Określa termin wprowadzania do poprawek na 13.30. Ostateczny termin wprowadzania poprawek na 13.40. Kolejny ruch. Zmiana uchwały nr 40 przez 531 przez 12 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 marca 2012 roku w sprawie określenia stawki dotacji przedmiotowej dla zarządu cmentarzy komunalnych w Krakowie na utrzymanie, konserwację, pielęgnację terenów zielonych na cmentarzach komunalnych oraz rekonstrukcję nagrobków żołnierzy polskich na cmentarzach rakowickim i przy ulicy Brandoty według protokołu typowania w 2012 roku. Projekt Prezydenta Miasta Krakowa, druk nr 393, pierwsze czytanie, referuje pani dyrektor Dorota Iwońska. Szanowni Państwo, otrzymaliśmy dodatkowe środki z Rady Dzielnicy pierwszej w związku z powyższym. Konieczne jest nowe określenie stawki dotacji, dlatego jest przygotowany stosowny projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Druk nr 930. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z pań i panów radnych chciałby zabrać głos w tym sprawie? Nie widzę. Jest prośba o odstąpienie od drugiego czytania. Stwierdzam, że Rada odbyła pierwsze czytanie projektu i zgodnie z paragrafem 36 ust. 3 Statutu Miasta Krakowa określam termin wprowadzania poprawek na godzinę 13.30, ostateczny termin na godzinę 13.40. Kolejny ruch. Określenie stawki dotacji przedmiotowej dla zarządu cmentarzy komunalnych w Krakowie na wykonanie remontu filarów wzdłuż kwatery regionowej i cmentarza wojennego z I wojny światowej nr 388 kwatery partyzanckiej na cmentarzu rakowickim pomnika Ukraińców zmarłych w obozie internowania na Dąbiu oraz bieżące utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych w roku 2012 położonych na terenie Krakowa. Projekt Prezydenta Miasta Krakowa, druk nr 934, pierwsze czytanie, referuje pani dyrektor Dorota Janiecka. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z pań panów radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie?
Nie widzę. Jest projekt o odstąpieniu do drugiego czytania, tak więc stwierdzam, że Rada odbyła pierwsze czytanie projektu i zgodnie z paragrafem 36 ust. 3 stanowi wniosek uchwała. Określam termin wprowadzenia poprawek. Autopoprawek na 13.30. Ostateczny termin wprowadzenia poprawek na 13.40.